O ile wydawać się to mogło z początku szalonym pomysłem, aby zabrać słynną panią archeolog w podróż zupełnie inną niż te, do których jesteśmy przyzwyczajeni, po czasie okazało się, iż nieco inne podejście do tematu Tomb Raider przełożyło się na świetną produkcję. Kontynuacja pod tytułem Świątynia Ozyrysa koryguje wiele z niedopatrzeń jedynki. Po pierwsze, gra jest o wiele bardziej zbalansowana. Dalej smakuje najlepiej, gdy bawimy się w pełnym czteroosobowym składzie. Jednak różne upgrade'y czy specjalne umiejętności bohaterów świetnie uzupełniają się, urozmaicając zabawę. Jest to bardzo fajna produkcja, która łączy w sobie elementy zręcznościowe, przygodowe i logiczne. Mały nie znaczy gorszy, a w tym przypadku mini przygody Lara Croft są tego świetnym przykładem. Limbo bez wątpienia jest jedną z najmroczniejszych i zarazem najbardziej klimatycznych gier niezależnych wydanych w ostatnich latach. Jeśli jakimś cudem nie mieliście jeszcze okazji pomóc chłopakowi o świecących oczach w jego niebezpiecznej podróży, podczas której czyhać będą na was liczne pułapki oraz straszne pająki, jest to świetny moment, aby to nadrobić. Gra dalej trzyma poziom i mimo iż osadzona w ponurym świecie, może w pewnym stopniu relaksować. Pod warunkiem, że czerń to wasz ulubiony kolor, no i nie boicie się pajęczyn lub czyhającej na was śmierci. Jeśli kiedykolwiek zastanawialiście się, jak w ogóle zaczęła się historia Kratosa, znanego także jako duch Sparty, God of War wstąpienie jest odpowiedzią na dręczące was pytania. Historia ukazuje okres po śmierci jego rodziny, gdy Kratos jest przetrzymywany i torturowany przez Furię w więzieniu zbudowanym na ciele Tytana. A wszystko dlatego, iż odmówił współpracy z Aresem. Od samego początku gra jest naturalnie spektaklem, jakiego oczekujemy od serii, czyli gigantyczni przeciwnicy, a przede wszystkim zabójczy taniec z bronią, który warto zaznaczyć jest odczuwalnie usprawniony i urozmaicony o nowe kombinacje. To, co także zasługuje na osobną uwagę, to tryb multi, w którym tworzymy własnego herosa, a następnie oddajemy się w służbę jednemu z czterech bogów. Jak się okazuje, zabawa wieloosobowa była tutaj strzałem w dziesiątkę i wielu graczy więcej czasu spędziło walcząc na arenach, aniżeli w sandałach Boga Wojny. Jeśli do jednego kotła wrzucimy średniowiecznych rycerzy, zwariowanych wikingów, elementy gier Tower Defense i przyprószymy to destrukcją opartą o prawa fizyki rodem z Angry Birds, otrzymamy Castle Storm. Tutaj wojna toczy się o magiczny kryształ, a pole bitwy staje się areną zmagań różnych często zabawnych jednostek po obu stronach konfliktu. Prowadząc zażartą ofensywę lub defensywę, musimy także ogarniać czas tzw. cooldownów, pozwalających odpalać nam przeróżne ataki. Umiejętnie inwestować w ulepszenia, czy też wcielać się w potężnych bohaterów, którzy często mogą zmienić przebieg starcia. Edycja definitywna zawiera dwa pakiety DLC, co przekłada się na 20 dodatkowych misji, masę usprawnień graficznych, jest także i tryb multi, również w formie lokalnej. Wszystko to sprawia, iż ciężko się oderwać od Castle Storm na dłuższą chwilę. Gry muzyczne bez wątpienia są bardzo specyficzną formą zabawy. Sound Shapes to nie tylko klimatyczna platformówka, w której każdy nasz ruch jest komplementowany jakimś riffem, cutem czy innym wyraźnie słyszalnym urozmaiceniem muzyki. To, co jest świetne, to to, iż możemy także sami tworzyć własne poziomy, które naturalnie są wysoce umuzykalnione, a następnie dzielić się nimi z innymi graczami. Spora ilość poziomów i niezmierzone pokłady miodu, a właściwie tłustych bitów, klimatycznych dropów czy ciekawych akordów. Idealna pozycja łącząca w jedne z najfajniejszych form spędzania czasu, czyli grania i słuchania muzyki oraz jej tworzenia. Gry logiczno-zręcznościowe są idealną rozrywką przenośną, a jeśli mowa o tym konkretnym tytule, mamy do czynienia z czołówką w tym gatunku. W Stealth Inc. 2 A Game of Clones wcielamy się w pociesznego klona, który musi uciec z naszpikowanego pułapkami, zaciekle chronionego laboratorium. Jako że podstęp, pozostawanie w cieniu i korzystanie z gadżetów stanowi tutaj jedyną broń, możemy zapomnieć o frontalnej konfrontacji z przeciwnikami. Pomimo tego, iż mamy do dyspozycji dość pokaźną liczbę klonów bohatera, gra stanowi spore wyzwanie dla naszych palców, ale także dla umiejętności logicznego myślenia. Plan ucieczki z pilnie strzeżonych miejsc z reguły nigdy nie jest łatwy, więc także i w tym przypadku musimy się liczyć z konkretnym wyzwaniem.